Moi drodzy, przygotowujcie sobie kawy, herbaty. My już z panią doktor na was czekamy. Ja dzisiaj trochę wejdę w rolę osoby, która zadaje pytania. Jeszcze w takiej roli mnie chyba nie widzieliście. Natomiast też będę was prosiła o komentarz, czy taka forma live'ów wam odpowiada. Jestem osobiście bardzo ciekawa, dlatego że już mam też kilka innych pomysłów na właśnie na takie wywiady. Nie wiem, kogo lubicie oglądać. Ja lubię oglądać Magdy Mołek. Absolutnie tutaj nie będę wchodzić w jej rolę. Natomiast w mojej roli głównej, o, widzę naszego pierwszego gościa, Dorotkę, doktor Dorotę, która być może będzie naszym następnym gościem. Fajnie, cieszę się, że jesteście. Ok, już nas trochę się zbiera. Na koniec, dzień dobry, Magda. Druga Magda jest, ok, Lidia jest. Słuchajcie, na koniec też pani doktor będzie odpowiadać na wasze pytania, więc zostawimy taką przestrzeń. Jeżeli jesteście, oglądaliście, to dajcie jakiś znak, jakieś serduszko, że cokolwiek, jakiś znak życia, że byliście. Przewezmę łyka wody, mamy równo dziewiątą. Widzę moje pacjentki. No, myślę, że tak. Powiem wam pokrótce, jeszcze zanim zaczniemy, skąd ja znam się z panią doktor Anią, dlatego że u nas głównie jest pacjent endokrynologiczny, pewnie to wiecie, bo tutaj akurat jest większość naszych klientów bądź byłych klientów. I od lat, ja już 5 lat temu mówiłam, że co trzecia osoba przychodzi do nas z Hashimoto i powiem wam, że choroby autoimmunologiczne bardzo dynamicznie się rozwijają w obecnym czasie. I mieliśmy sporą trudność, że pacjenci spotykali się z bardzo różnymi zaleceniami, jeżeli chodzi o swoje dolegliwości. I według mojej prywatnej opinii, tutaj od pani doktor Ani, akurat do nas trafiały najlepiej przygotowane osoby, więc ja sama zaczęłam kierować do pani doktor i postanowiłam raz zadzwonić. Powiedziałam, że to ja kieruję, że to ja wysyłam tyle osób i że się cieszę, że są też zadowoleni i dają też taki nam feedback, że się cieszą, że też podjęli się takiej konsultacji i skonsultowali też swoje wyniki z innym specjalistą. I z tego też powodu chciałam zaprosić tutaj dla was panią doktor Annę Ostrowską-Nieścieruk. Pani doktor jest endokrynologiem, jest specjalistą chorób wewnętrznych, jest właścicielem prywatnej kliniki endokrynologicznej Endomed w Białymstoku, natomiast też przyjmuje w innych miastach i również przyjmuje online, więc jeżeli będziecie mieli jakieś stricte pytania odnośnie swoich przypadków, to jak najbardziej możecie z panią doktor się później też skonsultować osobiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor. Witam serdecznie. Widzę moje pacjentki, cieszę się bardzo. Ja też się cieszę, że pani przyjęła moje zaproszenie, więc jest pani pierwszym moim gościem tutaj. To jest nasz pierwszy taki wywiad, więc mam nadzieję, że ta forma też przypadnie naszej społeczności. Więc być może jeszcze się spotkamy w innych tematach, już nawet mamy takie wspólne pomysły. I chciałam panią zapytać, skąd na taką skalę w ogóle bierze się Hashimoto? I ja również mam wrażenie, że to jest taki trend, że o tym dużo się mówi, często się mówi. Natomiast nie każdy sobie zdaje tę sprawę, jakie konsekwencje mogą być dla naszego zdrowia, jeżeli chodzi o Hashimoto bądź niezdiagnozowane Hashimoto. Hashimoto jest w ogóle chorobą z autoagresji. Autoagresja, czyli przeciwko zdrowemu organizmowi, zdrowemu narządowi tworzą się przeciwciała, które ją niszczą. W przypadku Hashimoto są to te popularne przeciwciała, które Państwo nieraz badają sami w panelu tarczycowym, czyli przeciwko peroksydazie ATPO i ATG, przeciwko tyroglobulinie. I te przeciwciała niszczą tarczycę, prowadząc do stanu zapalnego, nacieków z limfocytów. Limfocyty to takie są komórki zapalne, które tworzą nacieki w tarczycy. I bardzo fajnie widać, jak ktoś robi dużo USG. Ja robię sama USG tarczycy, więc bardzo dobrze widzę bardzo wczesne stadia nawet choroby Hashimoto. Kiedy moi koledzy nieraz mówią, że ja sobie tam wynalazłam Hashimoto, no rzeczywiście jest i to się potwierdza potem różnymi badaniami. I jak się tworzą te nacieki, one niszczą po prostu tarczycę, prowadząc do włóknienia. Nie zawsze objawia się to stricte we krwi, w obrazie krwi czy w badaniach krwi,
niedoczynnością. Nieraz czujemy się źle, mamy jakieś pierwsze symptomy, które nas niepokoją, na przykład zmęczenie, osłabienie, jakieś takie lęki. Pacjentki zgłaszają nieraz taki ciężar w klatce piersiowej, tak jakby im ktoś cegłę położył na klatce piersiowej. Rozdrażnienie, taki niepokój dziwny, wypadanie włosów, też bardzo częsty objaw. To są takie pierwsze symptomy, które powinny nas zainteresować, albo na przykład pacjenci mówią, że są zmęczeni więcej niż powinni, czyli na przykład przychodzą do domu i się kładą spać, tak, od razu, albo mają tendencję do posypiania w ciągu dnia. I wtedy taki pacjent, nawet jeśli ktoś podpowie, by wykonać na przykład zwykłe TSH, okazuje się, że ona jest dobra, ona jest w granicach, no zależy jeszcze od tej dobroci, to może powiemy później, kiedy jest dobre, a kiedy jest niedobre, bo wiadomo, normy mamy w laboratorium, nieraz do mnie pacjentki mówią, że mam dobre wszystkie wyniki, ja mówię, nie, proszę pokazać wyniki, bo dobre to nie jest dobre. My mówimy to samo, nas klientki, zresztą ja wysyłam takie osoby, które są do połowy łyse i dostają taki komentarz, są zdrowe jak koń, się okazuje, że te wyniki po prostu są, no nie. Też właśnie, wypadanie włosów takie pasmami czasami, bo to wypadanie włosów trzeba też troszeczkę, to już też jest rola endokrynologa, nie zawsze od razu dermatologa, dlatego że w Hashimoto ono może wypadać też, upodabniać się do łysienia plackowatego. To jest też choroba z autoagresji, tak? Czyli wrócę może jeszcze do tego. Tworzą się przeciwciała, jak niszczy się tarczyca, to no powiedzmy w połowie przypadków wcale nie dochodzi do niedoczynności. Czyli we krwi, jeśli pacjent robi właśnie TSH, może być ono w cudzysłowie prawidłowe, tak? Natomiast no, czujemy się źle, obijamy się od lekarza do lekarza, powiedzmy robimy jakieś wyniki, a są pewne symptomy, jak się z wieloma pacjentami rozmawia i potem widzi dalszy ich los, także można to wychwycić. I teraz jeszcze do tą ostatnią część, że rzeczywiście nieleczone Hashimoto postępuje dalej, tak? Także prowadzi, może dołączyć się do tego, tu rozmawiałyśmy z panią Kamilą o tym, że jest też kupa innych autoagresji, które mogą dołączyć. Ja może wspomnę o takich bardziej popularnych, z którymi państwo mogą się stykać, nawet o tym nie myśleć. Na przykład cukrzyca typu pierwszego też jest typu LADA, to jest taki typ bardziej specjalistyczny. Też wiąże się z przeciwciałami przeciwko wyspom trzustkowym i jest to też choroba z autoagresji, tak? Usienie plackowate, jakieś nietolerancje pokarmowe, zespoły zagotowaniania. Wszystko to można powiązać z Hashimoto, z autoagresją, wysypki skórne, bóle stawowe. To wszystko nie musi być chorobą stawów, tylko po prostu chorobą z autoagresji, bo przeciwciała przeciwtarczycowe krążą we krwi i potrafią się lokować w bardzo różnych narządach. Na przykład... Ja bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała i po pierwsze to, że TSH i w ogóle hormony tarczycowe mogą być po prostu sprawić wrażenie, że one są dobre, a ktoś musi je zdiagnozować. Uwielbiam panią po prostu za to. Natomiast to, co ważne też pani powiedziała, jeżeli chodzi o nieprzyswajalność składników odżywczych, nietolerancje pokarmowe, insulinoporność, czyli te kwestie, które są trochę u nas takie, można powiedzieć, kontrowersyjne i bardzo często nasi pacjenci spotykają się z taką opinią, że w ogóle, że to są bzdury, jakieś fanaberie, insulinoporność nie istnieje, nietolerancje pokarmowe nie istnieją, to są wszystko mity, więc jestem wdzięczna za to, że pani to powiedziała, bo my po latach doświadczeń ja mogę powiedzieć, że no nie są to mity po prostu. Insulinooporność istnieje. Nie wiem, skąd jest takie stwierdzenie wśród niektórych lekarzy, dlatego że w definicji w endokrynologii, kiedy uczymy się z piśmiennictwa nowszego i z książek, no powiedzmy książki w endokrynologii są kilkuletnie, ale ktoś, kto na bieżąco korzysta z piśmiennictwa, ja na przykład no przynajmniej tygodniowo kilkanaście prac zachodnich przeglądam, mam tak ustawiony filtr, że wszystko mi spływa właśnie
na hasła Hashimoto, insulinooporność i tak sobie wieczorami poczytuję, więc insulinooporność funkcjonuje jako generalnie stężenie insuliny powyżej 10. To jest takie bardzo ogólne, tak? I to wielu lekarzy powtarza, którzy się tym zajmują, żeby głębiej wejść. Nie zawsze to jest tak, czasami jest niższa insulina, ale nie ma tak, że nie ma tej insulinooporności. Także jest normalna definicja w endokrynologii. To nie jest żaden temat tabu, ani żadna jakaś wydumka, nie wiem, lekarzy niektórych oczywiście. Tak jest. W ogóle my też mamy, jak ja prowadzę wykłady, to często mówię, że choroby autoimmunologiczne, bo to jest taki stołek na trzech nogach, że nigdy nie są pojedyncze, że zawsze idą parami. I często się spotykamy z tym, że osoby, które mają Hashimoto, mają współtowarzyszące dolegliwości, albo zespół policystycznych jajników, albo problemy z zajściem w ciążę, albo insulinooporność. Czy pani też mogłaby coś szerzej powiedzieć w tym zakresie? Że tak. Generalnie nawet w piśmiennictwie przy zespole policystycznych jajników, wytycznych aktualnych praktycznie sprzed 2 lat. Mówi się o tym, że często zespołowi policystycznych jajników towarzyszy właśnie 30% pacjentek ma Hashimoto i to jest stwierdzone naukowo, potwierdzone pracami. Także tak samo jeśli chodzi o właśnie to Hashimoto, akurat jeśli chodzi o insulinooporność, to generalnie ona jest w pewnym sensie elementem zespołu policystycznych jajników, dlatego że jak kiedyś pewnie może nam się uda znowu spotkać w temacie insulinooporności czy zespołu policystycznych jajników, to jest też temat bardzo szeroki, to chcę tylko powiedzieć tak pokrótce, żebyście panie, ponieważ wiele z was ma problemy z wagą ciała, naprawdę szczupłych Hashimotek, to może mam 15 na 1000 pacjentek, zwykle są to osoby otyłe niestety, albo mają taką specyficzną otyłość, pewnie pani Kamila wie jaką, bo jak wchodzi pacjent, to jest to po prostu widać te Hashimoto bardzo często w odkładaniu się tkanki tłuszczowej u pacjenta. To nie jest zwykła otyłość, to jest takie spuchnięcie wręcz. Tak jakby brakowało skóry pacjentowi na twarzy, na wielu częściach ciała. I chcę, żebyście wiedziały przede wszystkim, że jeśli chodzi o zespół policystycznych jajników, to taka zajawka tylko, że to nie zawsze jest osoba otyła. To są 3 typy, jest metaboliczny zespół policystycznych jajników, androgeniczny i metaboliczno-androgeniczny. W związku z tym może być nadmiar androgenów i może być chuda dziewczyna, tak? A mieć zespół policystycznych jajników i go się na przykład też leczy bardzo często metforminą, czyli lekiem, który stosuje się w insulinooporności. Więc jakby to wszystko się zazębia, jest tak powiązane, że trudno czasami nawet oddzielić. To jest taka klasyczna triada XXI wieku. Hashimoto, insulinooporność i właśnie zespół policystycznych jajników. No ale wróćmy do Hashimoto, co tam jeszcze? Ale jestem też ciekawa, jak już mówimy o rzeczach, które się zazębiają i o takich mitach i tematach tabu, które też są w środowisku dietetyczno-medycznym. To też ja spotykam się z różnymi bardzo zdaniami na temat diety i suplementacji w Hashimoto. Niektórzy uważają, że to jest istotne. No ja jestem z tych osób, które uważają, że dieta i suplementacja jest bardzo ważna przy Hashimoto. Niektórzy uważają, że to jest w ogóle fanaberia, wymysł i po prostu i to nie ma żadnej różnicy przy diecie. A ja chciałabym poznać zdanie lekarza w tym zakresie. Znaczy dieta jest bardzo istotna. Nie będę się wgłębiać i zabierać możliwości działania pani Kamili. Ja zawsze jakoś tam w piśmiennictwie medycznym przewijają się produkty, których powinniśmy unikać. Dietę trzeba indywidualnie dobrać do pacjenta. To nie ma tak, że każdy ma to samo ograniczyć. To są różne nietolerancje. Pacjenci czasami mówią, kiedy ja wspominam, co może szkodzić, mówią, że na przykład nie tolerują po prostu tych pokarmów wręcz. Czyli gdzieś tam organizm sam czuje, że jest nie okej. Natomiast rzeczywiście suplementacja też jest bardzo ważna, dlatego że przewija się różny temat selenu, czy on jest potrzebny, czy nie jest potrzebny i wraca i cofa się. Na pewno w chorobach autoimmunologicznych
to jest w pracach medycznych, tam w zaleceniach naszego konsultanta krajowego, który robi taki zbiór co roku mamy takie najnowsze doniesienia jakby z prasy światowej i zbierane są w takich jakby podsumowaniu wiedzy z endokrynologii z danego roku i na przykład selen rekomendowany jest przy chorobie Gravesa Basedowa, która również jest chorobą z autoagresji, tylko po prostu częściej przebiega z nadczynnością, jest krótkotrwała i troszeczkę ma inne objawy, no i nie jest tak traumatyczna dla organizmu i dla tarczycy docelowo jak choroba Hashimoto. I tam stosuje się selen, jest zalecany, normalnie są dawki przewidziane w przypadku zmian ocznych w Gravesie. Tak samo w chorobie Hashimoto też pojawiają się coraz jednak doniesienia, że selen może nie jest jakimś lekiem i wytyczną do obligatoryjnego stosowania albo zalecenia przez lekarza. Natomiast no, uważam, że jeśli rozmawiam z pacjentem, to głupio byłoby, a wręcz nieuczciwie wobec pacjenta, który przychodzi po poradę, nie powiedzieć, co mógłbym postosować, żeby sobie poprawić pracę tarczycy, tak? Selen jest selenoproteiną, która no, ma duże znaczenie w transporcie hormonów tarczycy i myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście lekarza i też praktyka. Ja widzę po moich pacjentkach, że są bardzo dobre efekty. Oczywiście dawkę też należy przemyśleć i skonsultować z lekarzem. Nie można brać sobie dużej dawki selenu, bo na przykład chcemy, dlatego że jednak pacjentki na przykład z genem BRCA, czyli jakby rodzinną predyspozycją do raka piersi, muszą bardzo uważać na poziom selenu, dlatego że on ma wąskie okno terapeutyczne, ciężko jest go zbadać, także nie rzucajmy się wszystkie na selen, trzeba to skonsultować, ja służę chętnie pomocą, pacjenci, którzy do mnie u mnie się konsultują, przychodzą w różnych miejscach, czy piszą do mnie, zawsze staram się rozmawiać i wytłumaczyć, jak należy to suplementować. Witamina D na pewno też nie wolno samemu. Raz, że obiegowo krążą bardzo małe dawki witaminy D, znaczy wręcz panie w aptece potrafią powiedzieć, ileż to ja tej witaminy D kazałam pacjentowi przyjmować, że to jest strasznie dużo, pacjent się boi, gdzieś tam czyta, że tu poziom toksyczny. Według naszego konsultanta krajowego, profesora Lewińskiego, ukazała się ostatnio praca, no tak mniej więcej około miesiąca, na temat nawet suplementacji witaminy D w obecnych czasach COVID. I powiedziane jest, że dobrostan, czyli jakby taki dobrostan organizmu utrzymuje się wtedy, kiedy poziom witaminy D, czyli stężenie, badane w laboratorium powinno wynosić między 40 a 50 nanogramów na decylitr, gdzie u osoby dorosłej powinno być od 30, tak? Według ramek w laboratorium. Także tak, i też moi pacjenci, na przykład mam pacjentów, którzy mówią, że bardzo dobrze się czują, jak uzupełnią tą witaminę D do wręcz 60-70. Mówią, że wtedy naprawdę czują się świetnie. Więc to jest też indywidualna sprawa, natomiast naprawdę ma znaczenie, dlatego że też z prac witamina D okazuje się odpowiada za jeden z objawów w zasadzie w chorobie Hashimoto, zawroty głowy. I nie mam pacjentów, którzy zgłaszają, że mają na przykład zawroty głowy. Okazuje się, że przeciwciała przeciwtarczycowe wchodzą do ucha środkowego i powodując zaburzenia przepływu takiej substancji, która nazywa się endolimfą w uchu, ona odpowiada za naszą równowagę ciała i odczuwanie równowagi. I w tym momencie pacjenci mogą zgłaszać zawroty głowy. Także wręcz wtedy zalecana jest też suplementacja witaminy D. To są prace też w naszym polskim piśmiennictwie, w medycynie praktycznej, dostępną dla lekarzy też o różnej specjalności. Także to nawet nie trzeba gdzieś tam daleko szukać. Tak, ja często też poruszam ten temat i też nie tylko witaminy D, nie tylko selenu, kwasu EPA, DHA. Poza tym jakiś czas tam, jeżeli mnie Państwo oglądacie, to nagrywałam też o tym materiał, dlaczego u osób przy Hashimoto jest trudność ogólnie z przyswajalnością witamin, więc tak. Też o złym możecie znaleźć ten materiał, natomiast ja oddzielnie nagram jeszcze materiał w ogóle o diecie i suplementacji w Hashimoto, ale też
Ogromnie dziękuję za to, co Pani powiedziała, bo jest naprawdę, są bardzo podzielone zdania w tym zakresie, a rzeczywiście badań wychodzi masa, a u nas jest taki argument często, nie ma badań, nie ma badań, bo jak komuś się nie chce szukać, to jak komuś się nie chce szukać tych badań i prac naukowych, to tych nie ma, oczywiście one też są. Natomiast moje kolejne pytanie jest takie, czy jeżeli jest osoba, która ma zdiagnozowane Hashimoto, a na przykład nie chce podjąć leczenia, bo są czasami takie osoby, które boją się leczenia, czy może być tak, że ona bez wprowadzenia prawidłowego postępowania medycznego nie będzie chudła i czy w momencie, kiedy się wprowadzi jej leczenie, czy jest większa szansa na to, że ona będzie redukowała masę ciała? No oczywiście, że trzeba leczyć. Nie zawsze. Znaczy, można zacząć od suplementacji, prawda? Czasami zaczynam to od zwykłej suplementacji i jakiejś tam, powiedzmy, pomocy no, w różnych miejscach pracy, więc nie tylko Kamila akurat, bo są dietetycy, którzy mówią, no mało jest, znaczy, znam jedną panią, która no, nawet jest dobrym dietetykiem. Natomiast no, to niestety tereny dalsze od Białegostoku, więc nie ma to znaczenia. Ale no, dietę powinien wprowadzić dietetyk, poza tym właśnie suplementacja. No i tutaj nie zawsze, tak jak wspomniałam, Hashimoto od razu prowadzi do niedoczynności tarczycy. Ale też są dowody na to, że małe dawki leku, czyli lewotyroksyny, którą stosujemy w niedoczynności tarczycy, zmniejszają poziom przeciwciał we krwi. I na to też są prace. Nie musi to być duża dawka, nie musi to być zaporowa dawka. Czasami jest tak, że pacjent ma TSH 3 i nikt go, bo to jest w ramkach, nikt mu nie daje leku, bo ma czekać, aż będzie niedoczynność, albo na przykład no nie wiem, ma się źle czuć i dalej funkcjonować i myśleć, że niektóre pacjenty mówią, że już psychiatra im tylko został do diagnostyki, bo po prostu tak się źle czują i każdy wmawia, że są zdrowe. Natomiast, no mówię, włączenie oprócz suplementacji diety leku, czyli lewotyroksyny nawet w bardzo małej dawce, poprawia samopoczucie i poprawia pracę tarczycy. I wcale nie jest tak, że też słyszę opinię, na przykład zdarza mi się, że przychodzą rodzice z dzieckiem, które na przykład ponad pół roku temu już miało TSH 10, przychodzą, okazuje się, jest teraz 17, a rodzice boją się wejść z lekiem, tak? Byli na przykład tam jeszcze u kogoś, ktoś zalecił leczenie, no bo jest niedoczynność, a rodzice boją się, bo mówią, że na przykład jak już się zacznie leczenie, to się go nie skończy. No, ja nie będę kłamać, że jeśli mamy wysokie TSH i mamy chorobę Hashimoto, to jest szansa wyjścia z leku. No nie ma już szansy, bo jest niedoczynność i nie ma możliwości jakby cofnięcia się tych zmian w tarczycy. One mogą minimalnie wyciszyć się, natomiast tak, żeby cofnąć i nie było niedoczynności, no to takiej opcji w ogóle nie ma. Natomiast jeśli im wcześniej zaczniemy leczenie, im wcześniej zadbamy o te wszystkie trzy składniki, czyli dietę, suplementację i w razie potrzeby, jak są czy wyższe, niższe przeciwciała, bo tu jeszcze za chwilę może powiem, a może teraz powiem. Nie zawsze jest tak, że Państwo robicie, bo to teraz jest moda, jest dostępność, w laboratorium Panie potrafią doradzić, że te przeciwciała ATPO, ATG, takie bardzo popularne, które w zasadzie nawet w panelach tarczycowych są, przychodzi pacjent, ja mam dobre przeciwciała, czyli ma gdzieś tam w ramce. Istnieje taki typ i też to ostatnio w naszym polskim piśmiennictwie pojawiło się na zwykłej medycynie praktycznej. Profesor Marek Ruchała z Poznania ze współpracownikami napisał, że istnieje taki typ, że wcale nie jest tak. Oczywiście do Hashimoto jest zarezerwowany jednak podwyższony poziom przeciwciał, chociaż nie wiemy też, w którym momencie pacjenta spotykamy. Jeśli pacjenta spotykamy już z przewlekłą chorobą, ja robię USG, widzę, że tam jest dziura na dziurze w USG, czyli praktycznie ta tarczyca jest zwłókniała. No więc bywa tak, że te przeciwciała wycofują się, tak? To jest zapalenie przewlekłe i wcale nie muszą być bardzo wysokie, tak? Natomiast jest taki typ też zapalenia, seronegatywne zapalenie tarczycy, wtedy, kiedy przeciwciała ATPO i ATG są zupełnie ujemne, a w tarczycy toczy się proces zapalny i to też jest przewlekłe zapalenie autoimmunologiczne nazywane seronegatywnym. Czyli też nie zwiedźcie się,
że dobry poziom przeciwciał, bo nie wszyscy lekarze no, czytają wszystko i interesują się. Ja po prostu mam dzika na tym punkcie, lubię wiedzieć, co się nowego wydarzyło i jak można pomóc pacjentowi. W związku z czym jest taki typ tego seronegatywnego zapalenia, czyli chodzi o to, że we krwi, jakby badając, nie wykrywamy przeciwciał ATPO, ATG, a w tarczycy widać proces zapalny i pacjent się po prostu źle czuje, tak? Także tutaj należy też po prostu bardzo przyłożyć się do tego, no po prostu samemu to jest nasze zdrowie i powinniśmy sami też dociekać dalej. I no cóż, jeśli jeden lekarz mówi nam, że jesteśmy zdrowi, a my się czujemy źle, trzeba szukać dalej, moim zdaniem. Tak. Jak najbardziej się również zgadzam, dlatego też jeżeli klient nie chudnie, a ma wprowadzone leczenie, to czasami też polecam skonsultowanie jeszcze z kimś innym, czy to leczenie rzeczywiście zostało prawidłowo wprowadzone. I też jak najbardziej potwierdzam to, że jeżeli jest choroba, to trzeba ją leczyć. Również spotykam się z dziećmi chorobni na insulinooporność i rodzice boją się włączyć leki. Natomiast uważam, że no w niektórych przypadkach nie ma po prostu innego wyjścia. Po prostu trzeba pójść do lekarza. Metformina jest zarejestrowana powyżej 10 roku życia. Poniżej 10 roku życia nie można, ale powyżej 10 naprawdę jak jest duża insulinooporność, to uważam, że to wręcz oczywiście u dziecka szczególnie zaczyna się od diety, tak? I próbuje się, no bo często no, dzieci nie są świadome swoich nawyków i błędów żywieniowych i rodzice też tego nie widzą. Natomiast na pewno no, trzeba tak samo tutaj właśnie z tym chudnięciem, jeszcze jeśli chodzi o chorobę Hashimoto. Jeśli nie jest właściwie leczona, czyli nie ma przygotowanej bazy, to pacjent nie będzie chudł. Będzie po prostu w pewnym momencie, nawet jeśli dietetyk robi wszystko, czyli pani Kamila robi wszystko, żeby odchudzić pacjenta, a pacjent, ta tarczyca w różny sposób reaguje, bo wyniki wahają się też, jakby troszeczkę, można w cudzysłowie powiedzieć, że tarczyca produkuje na wagę ciała, więc jakby swoje hormony. Czasami takie wrażenie jest, bo pacjent chudnie i wtedy jakby dawka też leku jest za duża. I to czasami pacjenci sami stwierdzają, tak? Ale na pewno trzeba leczyć ze względu na to, że skutki są opłakane, no i jakby nie idzie ku dobremu, nie poprawia się stan i samopoczucie pacjenta. I włożona praca pani Kamili idzie na marne, tak? No bo jakby nie współgra wszystko to, co powinno. Tak, u nas ostatnio największa grupa w ogóle cukrzyków i osób insulinoopornych to jest grupa 11-16 lat, więc coraz częściej, coraz młodsze osoby przychodzą. I tutaj Małgosia zadała takie pytanie, które uważam jest istotne w naszym temacie, że przeszła 2 razy in vitro i nic, i nikt wtedy nie badał tarczycy, a teraz okazało się, że ma problemy. Czy to mogło mieć wpływ na niepowodzenie in vitro? Jak najbardziej. Mam pacjentki, teraz obecnie na przykład mam taką pacjentkę, która jest po jednym in vitro, ma dziecko, przyszła do mnie z nieprawidłowymi wynikami tarczycowymi, można tak potocznie powiedzieć, unormowała mi tarczycę, no tak wcale to długo nie trwało, bo nie miała mocno zniszczonej tarczycy WSG i unormowała mi wyniki, poczuła się lepiej i to może były 2 miesiące, przyszła do mnie, mówi, że jest w ciąży. I była sama bardziej zaskoczona niż ja. Ja mówię, no ale to ja mówiłam pani, że się unormuje praca tarczycy i można być w ciąży, a wcześniej na przykład nikt tego nie badał, tak? Zdarza się, chociaż ja zauważyłam, że często już teraz kliniki niepłodności jednak badają, ale badany jest głównie TSH. Natomiast TSH to nie jest wszystko i na jakby uważam, że jeśli podejmuje się taki trud, jest diagnoza, nie można mieć dziecka, znaczy, no, ja uważam, nie zgadzam się do końca z tym, dlatego że naprawdę mam sporo dzieciaczków, które z różnych, nawet mam takie pary, gdzie było kilka podejść do in vitro, a u mnie po unormowaniu różnych jakby hormonów, gospodarki hormonalnej w organizmie,
okazywało się, że kobieta zachodziła w ciążę, więc to wcale nie jest tak. Też ta procedura jest po prostu czasami jest taki stres przy tym, że dopiero wyluzowanie i unormowanie w takim zupełnym luzie, gdzieś w gabinecie zwykłego lekarza, endokrynologa, powoduje, że jest łatwiej po prostu, że zachodzi kobieta w ciążę, także to nie jest zawsze wyrok. A na pewno trzeba rozszerzać, no mówię, już teraz wiele klinik widzę, rozszerzyło przynajmniej TSH, natomiast to nie jest wszystko i to jak najbardziej zgadzam się, mogło spowodować, że ten zabieg jakby in vitro skończył się niepowodzeniem i nie utrzymała się ta ciąża, czy w ogóle nie doszło do jakby do implantacji zarodka. Tutaj Sylwia zadała takie pytanie, czy jeżeli jest początkowe stadium Hashimoto, to czy wystarczy tylko dieta? No rozumiem w tym sensie to pytanie, czy już we wczesnym stadium powinno się rozpoczynać leczenie? Widzę to pytanie, więc tak, moim zdaniem lepiej zdrowe nawyki żywieniowe, oczywiście są zdrowe dla całego organizmu, ale niekoniecznie przez zdrowe nawyki żywieniowe jakby pacjent rozumie wszystko, bo bardzo często są osoby fit, które przychodzą i na przykład tarczycę mają w opłakanym stanie. Więc uważam mimo wszystko, że u naprawdę bardzo dobrego dietetyka warto zacząć pracować z dietą, bo zwykłe zdrowe żywienie nie obejmuje chorób z autoagresji, jaką jest Hashimoto. Ja mogę wam powiedzieć tylko, że naprawdę temat diet przy Hashimoto i suplementacji jest wśród dietetyków tak kontrowersyjny jak Hashimoto wśród lekarzy, więc tak. Pewnie dużo zależy, gdzie traficie i z jaką wiedzą się też spotkacie. I tutaj Lidia zadała takie pytanie, co oznacza uśpione Hashimoto przy leczonej niedoczynności? To znaczy, nie ma czegoś takiego jak uśpione Hashimoto, może tak akurat mógł ktoś się wyrazić. Hashimoto jest chorobą autoagresji, czyli przebiega ono z okresami rzutów i remisji. Czyli może ono się zaostrzać przy stresie, przy właśnie jakiejś gorszej diecie, przy dużym przeżyciu psychicznym, przy jakichś niesprzyjających warunkach ogólnych. I jeśli właściwie na przykład dietą, suplementacją, leczeniem spowodujemy, że wycisza się jakby te ostre stadium, nie mamy objawów wypadania włosów, czujemy się lepiej, wydaje się jakby choroba minęła, ona nie mija, z Hashimoto nie da się wyleczyć. Jest to choroba z autoagresji, która właśnie to może być ten okres remisji, czyli takiej jakby ciszy immunologicznej, ciszy w organizmie, natomiast bardzo często zaburzenia hormonalne, zwykłe, u młodych osób, ja mam dzieciaki na przykład z chorobą Hashimoto, z bardzo wysokimi przeciwciałami i potem okres dojrzewania znowu jest następny rzut, bardzo często ciąża, po ciąży, masakrycznie jest po poronieniu, dlatego że wtedy jest w ogóle burza cytologiczna, burza hormonalna, i strasznie tarczyca obrywa po poronieniach. No i menopauza jest następnym okresem, więc to są takie hormonalne okresy, gdzie może znowu być rzut jakby choroby, można tak w ten sposób powiedzieć. Nie ma natomiast czegoś takiego, no jest, te uśpione mogłabym uznać jako chorobę w remisji, czyli jest pewien spokój, pacjent się nieźle czuje, nieźle odżywia i tu zaczyna sobie tam coś pojadać, tak pani Kamilo? I się kończy cała przygoda. I się zaczyna zabawa od nowa. Także w zasadzie to jest choroba, która zmusza do pilnowania się chyba przez całe życie. Natomiast czasami niektórzy dostają taką informację wprost od lekarza. Zdarzyły mi się takie przypadki. Oczywiście ja wiem, że klienci też różne rzeczy mówią. Ja absolutnie nie chcę, staram się nigdy nie wchodzić w to, co lekarz mówił, bo mnie tam też nie było. Ale to już wielokrotnie taki case mieliśmy, że przychodzi zdesperowany totalnie pacjent i mówi, ale wie pani co, lekarz wprost mi powiedział, że ja mam Hashimoto i nie ma szans, osoby z Hashimoto nie chudną. Nie ma na to szans. Żebym zapomniała o tym, że będę całe życie kulką. Nie, to nie jest prawda. Ja widzę dowody też właśnie po leczeniu, po diecie, tak? I plus przy leczeniu odpowiednim naprawdę, no oczywiście trzeba się może bardziej pilnować niż osoba zdrowa, która
chociaż też jest coraz mniej, bo tak naprawdę Hashimoto to jest plaga XXI wieku i odważałabym się powiedzieć, że to trzecia osoba praktycznie chyba ma to Hashimoto, a jeśli nie Hashimoto, to te seronegatywne zapalenie autoimmunologiczne, które też troszeczkę wolniej ten proces niszczenia tarczycy przebiega, ale przebiega i one też mimo wszystko w pewnym sensie to jest taka lajtowa bardziej postać Hashimoto, to można o tym powiedzieć, natomiast jeszcze nie wiemy o tym bardzo dużo, tak? Myślę, że z czasem będzie coraz więcej prac. Ja na podstawie swoich doświadczeń z pacjentami widzę, że naprawdę potrafią bardzo dziewczyny fajnie, mężczyźni też mają Hashimoto, są rzadziej się diagnozują, dochodzą do stadiów masakrycznych. Moje rekordy, mam chyba 4 takich pacjentów, u których leczenie rozpoczynałam od TSH prawie 400. Więc w jedną rękę dostał skierowanie pacjent. No jeden jest, po prostu jesteśmy w dobrych układach do dzisiaj, ma się świetnie, młody, fajny człowiek, dba o dietę, właśnie bardzo dobrze wygląda, schudł, no ale zaczynał od TSH prawie 400. W tej chwili ma, wcale nie bierze dużych dawek leków, tylko że oczywiście jest dieta, suplementacja, jest pilnowane. I no samo leczenie hormonalne, czy powiedzmy suplementacyjne, oczywiście może spowodować jakiś tam postęp w leczeniu choroby, ale jeśli nie będzie odpowiedniej diety i przynajmniej, no oczywiście jeśli pacjent trafi do odpowiedniego dietetyka, to naprawdę można fajnie funkcjonować, fajnie schudnąć. No oczywiście trzeba o to dbać, bo wiele osób, prawda, chudnie i potem myśli sobie, że tak już będzie zawsze. Od 10 lat stawiam regularnie co tydzień efekty klientów, gdzie u nas praktycznie większość ma Hashimoto. Można ich zapytać, dlatego że to są żywe osoby, udzielają się pod swoimi zdjęciami. Część utrzymuje efekty, swoje efekty, część ich nie utrzymuje, a jeżeli ich nie utrzymuje, to daję wam gwarancję, że każdy wie dlaczego. Że nie, że wszyscy sobie zdają sprawę, że to się znikąd nie wzięło. Tutaj też padło takie pytanie, zaraz już mi umknęło. Od roku wypadają mi włosy, mam Hashimoto i niedoczynność. Co mam zrobić? Jeszcze raz. Od roku wypadają mi włosy, mam Hashimoto i niedoczynność. Co powinnam zrobić? No to przede wszystkim udać się do dobrego endokrynologa i dietetyka. To jest tak, myślę, że to jest za ogólna kwestia, żeby tu komuś też doradzić. No i tutaj padają pytania, bo już kilka pytań widziałam, w jaki sposób można się z panią doktor spotkać, czy można się umówić online i czy można się umówić też nie tylko w sprawie Hashimoto, tylko też w kwestiach insulinooporności. Jasne, to co ja się zajmuję szeroko pojętą endokrynologią, czyli chorobami tarczycy, insulinoopornością, no z chorób tarczycy oczywiście chorobą Hashimoto, insulinoopornością też niepłodnością małżeńską. Także przyjmuję też mężczyzn, kobietki. Prowadzę swoją przychodnię Endomek na ulicy Piasta w Białymstoku. Oprócz tego przyjmuję w Esculapie też na Nowym Świecie w Białymstoku. Dla osób spoza Białegostoku mam gabinet swój w Ełku i w Białej Podlaskiej. I też oczywiście można online, można napisać do mnie na Messengerze. Mój profil jest, jestem w trakcie tworzenia profilu przychodni Endomet, natomiast mój profil jest pod Anna Ostrowska-Nieścieruk. Bardzo wiele pacjentek znajduje, gdzieś tam z polecenia, piszą do mnie, ja odpisuję, umawiamy się. Nie ma problemu najmniejszego. Też udzielam konsultacji online. Super, bo już właśnie widzę, że kilku moich klientów też o to pyta. Pani doktor, dziękuję Pani przede wszystkim, że jest Pani takim lekarzem, który stara się mówić w taki sposób, żeby człowiek zrozumiał. Ja to sobie ogromnie, ogromnie cenię, że mówi Pani w sposób bardzo przystępny i że rzeczywiście widać i czuć to, że jest Pani z lekarzem takim z powołania, któremu można śmiało powierzyć pacjentów i jeżeli macie dolegliwości endokrynologiczne, problemy z zajściem w ciąży, insulinooporność, to idźcie jak w dym do pani doktor Ani Ostrowskiej-Nieścieruk. Bardzo pani dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo za uznanie, za miłe słowa.
Bo to jestem lekarzem, to jest moja pasja, lubię to, co robię, wkładam w to dużo serca. Czasami moja rodzina ma do mnie pretensje, że pacjenci, ale po prostu no, sprawia mi to ogromną przyjemność, lubię pracować z pacjentami, lubię widzieć efekty. Wzruszam się, kiedy dostaję zdjęcia dzieciaczków, mam w swoim gabinecie taką ściankę. To oczywiście to nie są wszystkie dzieciaczki, ale no, też właśnie kiedy wiem, że mogę komuś pomóc i ktoś się dobrze czuje, bo po to studiowałam medycynę, po to pracuję tyle lat i naprawdę poświęcam dużo czasu na naukę, na dokształcanie się. Nie obijam się, nie zajmuję się czasami różnymi rzeczami, którymi powinnam, natomiast no, to jest po prostu moja pasja, żeby pomóc ludziom, pomóc pacjentom. Bardzo Pani dziękuję. Ja wszystkim zostawię kontakt do Pani doktor w komentarzach. Widzę, że moi klienci też tutaj już dopytują się mnie na Messengerze o kontakt do Pani doktor. Na pewno jakąś informację Wam umieszczę w komentarzach. Jeżeli ktoś będzie miał trudność ze znalezieniem tej informacji, to piszcie do mnie też wiadomości i ja Wam taką informację udostępnię. Natomiast z pewnością to nie jest nasz ostatni wywiad z Panią doktor i już myślę, że wkrótce nagramy coś o insulinoporności. Ja Was zapraszam niedługo na live, jeżeli chodzi o dietę i suplementację też przy Hashimoto. Bardzo dziękuję Pani doktor, dziękuję wszystkim naszym uczestnikom, więc live zostaje udostępniony na tablicy, możecie go sobie obejrzeć. Do widzenia. Do widzenia Państwu.